Dzień dobry, witam Państwa ponownie. I tak jak obiecałam w poprzednim naszym programie, że spotkam się z Państwem niebawem przy następnej okazji. Po prostu celem omówienia pewnej kwestii bądź przepraszam, bądź po prostu przedstawieniem robótki wówczas wykonywanej. Mianowicie jest już ona ukończona. Była nią poduszeczka oczywiście. Oczywiście tym razem robiona była na drutach. Na drutach z tego względu, że ponieważ praktycznie wszystkie były wykonywane szydełkiem, więc postanowiłam, że jedną zrobię po prostu na drutach dla odmiany. I cóż, właśnie chciałam Państwu pokazać i zademonstrować tą poduszeczkę i efekt końcowy pokazać po prostu danego mojego wyrobu. Mianowicie mówiłam, że to będzie poduszeczka w kolorze czerwono-granatowy. I tak też jest. Więc proszę, efekt końcowy tego jest taki. Jak Państwo widzą, kolor jest dość, prawda, bym powiedziała, dość ciekawy. Ta czerwień jest dosyć ciekawa taka. I jak Państwo widzą, są takie pasy, prawda, wzdłuż. Jest to wzór ściągaczowy, tak to się nazywa. 5 oczek prawych i 5 oczek lewych. Druga strona tej poduszeczki, jak Państwo widzą, jest w kolorze granatowym. Proszę, więc tak to wygląda, równie takim samym wzorem. Jak Państwo widzą, że oczka, nie wiem czy mi się uda to pokazać, tak dość, żeby to było wyraźne. Więc widzą Państwo, że te oczka, różnią się, prawda? Zdecydowanie od oczek robionych na szydełku. Więc cóż, to generalnie tak to wygląda. Efekt końcowy nie jest zły. I jeszcze co? Prowadziłam taką zmianę, że ta poduszeczka została zszyta na prawej stronie. Z tego względu, że pomyślałam sobie, że wszystkie miałam na lewej, wywracane i tak dalej, zszywane szydełkiem, bądź ściegiem jakimś tam za igłą, prawda? Na lewej stronie, po czym była wywracana na prawą stronę. Tą postanowiłam, że wykonam na prawej stronie z szyi. I z całkiem niezłym efektem końcowym. Więc proszę zobaczyć, nie wiem czy to będzie widoczne, ale jeżeli odwrócę, to w tym czerwonym będzie bardziej to zobrazowane. Więc proszę, generalnie tak to wygląda, prawda? Ściegiem pastrygowym dość gęsty, nie wiem czy to widać. Może nie być widać, bo tu odbija światło i po prostu. Ale na całym obwodzie, jak Państwo widzą, prawda, tutaj, samym brzegiem jest zeszyte ściegiem pastrygowym. Jest to o tyle, proszę zobaczyć, czy może tak, już nie będzie widać. No ja niestety nie mogę inaczej, nie mam innych możliwości. Więc jest zeszyte na prawej stronie i całkiem z niezłym efektem końcowym. Myślę, że chyba jest to po prostu fantastyczna rzecz i która myślę równie ozdobi naszą sypialnię, czy damy tam wnętrze, prawda, do którego Państwo tam zdecydujecie się robić, czy to będzie jakiś salon, czy to będzie jakaś tam kuchnia, czy to będzie jeszcze jakieś inne pomieszczenie, czy to będzie sypialnia nasza, prawda? Więc wszystko zależy od tego, na co się Państwo zdecydujecie i do czego to robicie po prostu, do czego jest to potrzebne. No więc generalnie tak to wygląda. No ja jestem usatysfakcjonowana. Oczywiście wkład jest duchowy. I cóż, generalnie poduszeczka jest tak wykonana. Ja uważam, że jest to dość efektownie i ciekawie. I równie dobrze komponuje się tutaj z całością, prawda? Cóż jeszcze mogę dodać? Jest fajną rzeczą właśnie wykonywanie takich robótek, prawda? Jest to poniekąd też i terapia w jakiejś tam, w jakimś stopniu. Poza tym, cóż, jest to też jakaś forma relaksu, prawda? Wiadomo, że nadchodzą dni teraz, pora roku jesienna, prawda? Że zbliża się jesień. W zasadzie już. I cóż, i wiadomo, że ta aura nam nie sprzyja, prawda, że coraz częściej te dni nasze będą pochmurne, deszczowe, chłodniejsze, prawda,
gdzie ten dzień jest nasz coraz krótszy, prawda? I coś zrobić z wieczorami. No wiadomo, jeden pójdzie do pubu, drugi gdzieś tam, prawda, do znajomych, trzeci gdzieś tam jeszcze się wybierze, prawda? No ale to jest, załóżmy, raz w tygodniu, czy załóżmy raz na 2 tygodnie gdzieś tam się wypuścimy. Ale co z pozostałymi wieczorami? No więc właśnie. No wiadomo, rzeczą jest też, że no, na różne zmiany też pracujemy, więc to też jest. Ale są dni wolne, gdzie mamy po prostu czas na to, żeby jakoś wygospodarować, żeby wykorzystać w sposób pożyteczny, miły i myślę równie przyjemny. I cóż, no i właśnie na tego typu wieczory, długie wieczory, które się zima też, prawda, przed nami, gdzie te wieczory coraz dłuższe będą, no po prostu decydować się na takie robótki właśnie. I takie robótki dają nam poniekąd i przyjemność, myślę, i satysfakcję, i mile spędzony czas. Więc w taki sposób można to korzystać, prawda? No ja zachęcam Państwa, no niekoniecznie muszą mieć to poduszeczki, prawda? No bo wiadomo, że rzeczą jest, że no nie każdy potrzebuje tych poduszeczek, nie każdy ma na to miejsce, prawda? Nie każdemu ten styl odpowiada. No i cóż, bo coś mi się cały czas tu włącza. I cóż, no i właśnie tak to generalnie jest. Muszę to wyłączyć, bo to jest naprawdę jakieś... Dobrze, chyba już. I myślę, że... Ale mogą być to inne rzeczy, prawda? Mogą być to jakieś wózeczki, mogą być serwetki, mogą być czapeczki, no i na przeróżne różne rzeczy, które w jakiś tam sposób po prostu wypełnią nam codzienne wieczory. Zimowe bądź jesienne, prawda? I więc tak to generalnie jest. Jest jakaś forma po prostu relaksu w pewien sposób, bo, no bo jest to jakaś odskocznia, prawda, od tych codziennych problemów, od tej szarej codzienności, która nas tam w jakiś sposób przytłacza, bądź nie, która oderwie nas od jakichś tam problemów, prawda, i która, a z której będziemy mieć satysfakcję i myślę, oczywiście, gdzie po prostu w pewien sposób się zrelaksujemy, gdzie no, wykorzystamy z pożytkiem, prawda, nasz czas i nie będzie on stracony. No cóż, ja się z Państwem pożegnam w tym momencie. No myślę, że chyba jest dobrze wykonana ta poduszeczka, że efektownie. No kolor jest dość ciekawy, ta czerwień jest dosyć taka, no powiedziałabym, ładna jest, podoba mi się i dosyć ciekawa. No i prawda, z tym druga strona jest w kolorze granatu, także mogę sobie pozwolić na to, że w jeden dzień mam czerwoną, a z drugiej strony w drugi dzień mam po prostu granatą. I tak to generalnie wygląda. No cóż, ja się z Państwem już pożegnam i do zobaczenia wkrótce.